Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Hollow Knight. A więc tak, od ostatniego spotkania powiem wam szczerze, nie dosyć, że nic się nie zmieniło. To jeszcze nawet nie pamiętam, co tak właściwie robiliśmy, poza tym, że no. Na pewno mam odblokowaną nową umiejętkę w postaci tego, no, magicznego ataku. I w sumie, no, chyba tam też coś z jakimś bossem było. Nie, dobra. Ja chyba biliśmy bossa. Chyba, czy naprawdę nie pamiętam, ale... No, ostatnio po prostu mocno jestem zalatany i... Momentalnie po prostu już się gubię w tym wszystkim, co było, co nie było i w ogóle. A jeszcze ten kwestia tego, że no w sumie co tydzień jest prawie 5 gier, czasami 4, czasami 5, no wiecie o co chodzi. Ciężko po prostu śledzić wszystko, co się dzieje w życiu i jednocześnie jeszcze inne rzeczy. Ale tak, dobra. Więc no, załóżmy, że tak było, pokonaliśmy bossa. A! Powrócił sobie ten gościu. O, ja się muszę coś sprawdzić. O. Okej. Okay. Dobra, bije podwójnie. I tyle ciosów z mojej magii on nie padł. Serio musi być mocny. No, ale dobra. Mniejsza o niego. A tutaj jak... Dobra, nie, ci dopadałem pięknie. Szkoda tylko, że to zużywa tą samą energię, która jest potrzebna też do leczenia się. Ale dobra, mniejsza. A proszę, trafiliśmy akurat tam, gdzie był boss. Da. Może powinienem patrzeć na mapę, a nie chodzić na ślepo? Nie, dobra, nie będzie to wielki problem, patrząc na to, że jesteśmy w sobie blisko miejsca z tym. No jak mu tam, no tym od map, wiecie, korniferem, czy chyba? No, ale mniejsza o to. Dobra. O, tak, tak, tak. To było górą, czy... Nie, górą było do tego, tego. To już akurat pamiętam do ślimaka, szamana, który dał nam właśnie tą moc. Tak, tu był... kornifer. No, ja się nie mylę. A wydaje mi się, że akurat... To zapamiętam w miarę sensownie. No i tak, teraz jesteśmy na tym miejscu z dwiema platformami, stąd... Jakoś można dotrzeć... Do tego, jak to się nazywa. Z powrotem do tej wioski. W sumie to jest troszeczkę głupie, że idę do wioski początkowej piechotą, mając dostęp do fast travela. Chociaż dobra, wiecie co, może skoro już tu jesteśmy przy okazji, to też pójdziemy gdzie indziej niż tylko do tej wioski. W sumie tutaj widziałem przed chwilą jedno przejście na lewą stronę, ale zanim to, to jeszcze, a właśnie, zapomniałem jednej fajnej rzeczy. Warto by poszukać tutaj też sekretnych przejść, no ale właśnie tak, jeszcze trochę rozpraszam. No widziałem tam przejście. A skoro widziałem jedno przejście, może są tam właśnie, czyli gdzieś jeszcze też jakieś właśnie sekretne, czy coś. W ogóle. Tak, po prostu warto byłoby poszukać. Okej, okay, dobra, są tam dwa przejścia. Dobra, później będziemy szukać sekretów, ale póki co przejdźmy na pierwsze. Okej. Okay. Przynajmniej już wiem, gdzie się zbierają te wszystkie gąsienice, które uwalniam. Okej. Okay. Czyli są jednak te same nagrody. I w sumie to jest chyba takie jakieś miejsce, gdzie można sobie zobaczyć właśnie, ile jeszcze ich zostało. Wow. Całkiem sporo. I szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy uda się mi wszystkie odnaleźć, ale tak, dobra, mniejsza o to. Szukamy sekretów. Później tam dalej, ale jak już spadliśmy do tego miejsca, to idziemy tutaj. I... dobra. Ścieżka pielgrzyma. Wędrowcy Hollow Nest. Zejdźcie... przez te... O, Verdant nie jestem pewna, ale przez tą dzicz i... grzybne zagajniki do miasta w sercu tego królestwa. Tam wszystkie rzeczy będą spełnione. Wszystkie prawdy odkrytce. Okej. Okay. I... A! Aha.
Dobra, czyli w sumie tutaj bym nie przeszedł, gdybym nie zdobył tej umiejętności. Jeśli dobrze rozumiem. Dobra. Nie, ja nie mam wyczucia. Zaciąłem dużo życia na czymś takim prostym. Okej. Ale proszę, nowa lokacja. W sumie zacząłem wrzucić jakiś mchu czy czego innego. No i jeszcze jakaś woda. Serio, czy ja dwa razy wpadłem w tym samym miejscu, tu tej samej wody? A cóż, no tak to na pewno chyba tylko ja potrafię. Ale dobra, mniejsza z tym. Idźmy dalej, próbujmy, może nie padniemy. Okej, Grimpath. Tak się nazywa ta lokacja. Bardzo fajna muzyczka. Okej, dobra. I... o, jakiś przeciwnik. Na szczęście na dwa uderzenia i nieszczególnie groźny, więc udało się trochę podratować sprawę i sytuację. I kolejny przeciwnik. Okej. Dobra. Ej, chwila. A, dobra. Widać, że moje wyczucie niektórych rzeczy naprawdę ty może ratować zadanie jednokrotnie. O, znowu przeciwnik, znowu. Dobra, chodź tutaj, koleżko. O, i tam kolejny. No, co? Nie wierzę. Nie skoczył mnie. On mnie normalnie nie skoczył. Patrzcie, kolejny jakiś fajny przeciwnik. Wytrzymalszy trochę, ale... nadal chyba nie groźny, jakoś szczególnie. Więc tak, dobra. Co my tu jeszcze mamy? No kolejny ten. Który tak śmierdzi. No ja obstawiam, że to jego smrody to nie są tylko wizualne. Więc no, lepiej nie sprawdzać, jak to działa. I dobra, rozdrożę oczywiście. Najpierw idę do góry, bo... u góry są lepsze rzeczy zazwyczaj. I... okej. Okej, już rozumiem. Ta lokacja to będzie chyba jedna wielka chodząca pułapka. Pełno wrogów, których nawet nie widać. Będą się pojawiać dopiero, jak się przy nich będzie. Tak jak tutaj ten krzaczek. Potem tamte rośliny. No, nie wiem, czy to dobre miejsce być tutaj teraz, chociaż... z drugiej strony to chyba jest jedyna ścieżka, którą widziałem. Prowadzącą gdziekolwiek. Więc co... może jestem zmuszony to eksplorować. A, nie no, jest przejście dalej, ale to wiecie. Zresztą co ja tutaj mówię, no przecież to jest oczywiste, że ja nie jestem w stanie tak eksplorować dalszą stronę bez zwiedzenia też wyżej. Że, o, ławeczka. Jak miło. Dobra. Na czym wsunęło? A tak, przy czym dla mnie zawsze oczywiście wyżej oznacza też właśnie, że lepiej, bo pewnie tam będą jakieś sekrety albo znajdźki. No i nawet się nie zawiodłem, jak widzicie, ławeczka. A jak wiadomo, ławeczka to jest punkt zapisu. Co prawda ciężko będzie mi pewnie wrócić z powrotem do tych, no, rozdroży i innych rzeczy, bo jednak... no nie ukrywajmy, nie okłamujmy się. O, jakaś postać. No co miało być? Okej, tą drogą... nie wiem, co to za postać do końca, wiem tylko, że jest na miniaturze, którą stosuję, więc no... powiedzmy, że po prostu... pewnie jest kimś ważnym, skoro znalazłem grafikę z jej udziałem. Chociaż z drugiej strony na tej miniaturze się mylę, jest też ta cała podróba rycerza, którą mieliśmy niedawno, więc... możemy po prostu mieścić ze względu na estetyczne. No, ze względów na estetykę, nie ze względy estetyczne, ale zresztą. Chyba wszyscy tu wiedzą, o co mi chodzi, co ja mówię, nawet jak gadam jakieś takie głupoty. Ale mniejsze z tym. A, dobra. Tam niestety się nie dostaniemy, więc trzeba zejść niżej. Problem tylko w tym, że w sumie... no, mogę zejść niżej, tylko... schodząc tak niżej, w końcu będę musiał iść gdzieś daleko. Problem w tym, jak już wspominałem, że w sumie
Mogę iść, mogę zwiedzać, mogę eksplorować, ale... No, co to chciałem? A tak, no mapy nie mam. Nie, nie, nie! Ech. Kilka razy z rzędu ten sam błąd, serio. Nie wierzę po prostu w swoją lamę. Dobra. No więc wracając. Wiecie, fajne zwiedzanie i super, hura i w ogóle, ale... Zwiastun, czy na pewno jest dobre iść tak, nie wiedząc nawet gdzie się idzie tak do końca. Wiecie, nie żebym to krytykował jakoś szczególnie. Spadnęło. Nie, w sumie to oczywiste, że miało to spaść, że to spadnie, jak ja to przetnę. Tylko, no... Aha, czy ja przypadkiem sobie... Nie, dobra, na szczęście sobie nie zepsułem wejścia. Okej. Okay. Czy to może ubić wrogów? A no może. Dobra, fajna sprawa. I dobra. Nie no, dołu tego nie przetnę. Za tym idzie tam, gdziekolwiek to prowadzi, nie wyjdziemy teraz. Może kiedyś będę miał jakiś dłuższy zasięg ataków czy coś, albo... No cokolwiek, wiecie, będę miał sposób, żeby tam wejść, póki co niestety. I przy okazji te komary też są strasznie problematyczne dla mnie. Nie umiem ich po prostu wyczuć. Dobra, to dawaj kasę. Takie bogactwa. Szkoda tylko, że no... Tak naprawdę to nie mam co z nimi zrobić. Bo owszem, mogę tam kupić sobie kolejne przypinki w sklepie z mapami, tylko... Powiem wam szczerze, na co mi to jak... Jakie mapy, nie. Okej, okay, dobra. To było naprawdę fartowne. No, dobra, to teraz możemy kupić przypinki z mapami. A najpierw znowu on. Czy to nie jest dosyć spory kontrast w porównaniu z rozdrażami? Takie... Hamis chyba było wilgotne. Przyjemne miejsce. Drogi zmieniają się i zakręcają w najbardziej cudowne sposoby. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby zmapować tereny przed nami. Chociaż muszę przyznać, niektórzy z tutejszych robili spore problemy, coś takiego. Dobra, wybacz, nie jestem po prostu nastroju do końca na tłumaczenie takie dokładne i w ogóle. I mamy mapkę. Okej. Okay. Wszystko w ogóle się póki co wydaje dosyć pastelnijne. Co ciekawe, bo w sumie. Co ja zrobiłem? Bo co zrobiłem? Dobra, nie wiem. Wracając. Wszystko wydaje się takie dosyć pastelnijne w czasie, kiedy ja kojarzyłem, że to były większe problemy. No cóż. Może to jestem po prostu takim nieogarem, że w sumie kojarzą, że to było jakieś wielkie, pokręcone miejsce. O! Już mam ten skrót. Jak fajnie. A w rzeczywistości to wszystko było właśnie prosto, linijne, proste, łatwe do ogarnięcia i tyle. Dobra, jednego zgniatamy, drugiego bijemy, zabijemy. I tak. Zwiedzamy. Kolejne miejsce. No dobra. Okej. Był krzyk, który mógłby sugerować bossa, ale nic nie wyskoczyło, to... Zobaczymy, czy może uda się to sprowokować. Chwila, co? MPC? Serio? Spora babis. Skłyb, nie jestem pewien, co to jest, ale niech będzie mało istotne. Podchodzisz bez strachu. Czy jesteś łowcą, jak ja? Czy myśliwym łowcą, myśliwy, rozumiecie, Hunter? Czy czujesz tą żądzę wewnątrz? By śledzić, by zabić, by zrozumieć? W takim wypadku weź to, mój dziennik. Pomoże ci. Na początku tekst może wydawać się ciężki do
zrozumienia, ale doświadczony łowca będzie w stanie zrozumieć jego słowa. Zapuśćcie głęboko w tę ziemię i zniszcz jego bestię, czy tam poluj na jego bestię. Udowodnij, żeś godzien noszenia znaku łowcy. Okej. No, wzięto notatnik łowcy, czy tam dziennik łowcy. Otwórz menu, wejdź na stronkę tego i... Pokonanie wrogowie teraz dodają nowe informacje. Okej, fajne. W takim wypadku... nie tam przycisk. Zobaczmy. Journal, dobra. Czyli teraz mamy prawdziwe odpowiedzi, co to są za wrogowie. Crowlit. Możecie sobie przeczytać, tego akurat tłumaczyć nie będę, bo wybaczcie, ale... Naprawdę zależy mi trochę na tym, żeby pokazać więcej rzeczy, zwiedzić i w ogóle, a nie skupiać się na takich rzeczach. Tutaj z tego co widać jeszcze nie mamy wszystkiego. Jeszcze 20 więcej, żeby czegoś się dowiedzieć. Tutaj 19, 12, 15. No jak widzicie, dużo tego jest. A o nim już nic nie ma, no ale coś dziwi, to jest boss w sumie. Ciężko by było spotkać bossa kilkukrotnie. Ale ciekawa informacja. Magot to jest, ciężko powiedzieć, jakaś larwa czy coś tego typu, może, nie jestem pewien. Ale niech będzie, że larwa, czyli larwa doprowadzona do szaleństwa przez dziwną moc. Zamieszkuje ukrytą, znaczy tam ukradzioną pancerną skorupę. Słabe kreatury kochają kraść siłę innych. Ich życia są chwilowe i pełne strachu. I pragną oni mieć siłę dominować tych, którzy dominowali ich. Może coś w tym jest. Nie, ale ciekawe, ciekawe. Dobra. A mniejsza z tym. Skoro już zrobiliśmy coś takiego, to teraz chyba najwyższa pora zobaczyć co, jak, gdzie, kiedy. W pozostałych kwestiach. I proszę. Udało mi się całkowicie przypadkowo, ale jednak znaleźć tą, no, gąsieniczkę. No nie, pieniążki się spaliły. W tym kwasie, czy co? To jest. Proszę cię, postać. Bądź ostrożniejsza i reaguj lepiej na moje komendy. A wiecie co, nie wiem, czy mi się pad trochę ten nie zużył. A i przy okazji co? Co? A dobra, to jest po prostu powtórka. Powód tego miejsca, w którym byłem już przed chwilą, dobra. W takim razie nie ma tu nic chyba istotnego. Czy tu coś jest? O proszę. Jest posąg do odnawiania tej całej duszy. I są kamyczki. Jest Gio. Czy jakoś tak, czy Geo. Nie wiem jak prawidłowo na to mówić. Ale no ogólnie tak, te monetki zrobione z skamieniałych skorup różnych, które służą do kupowania rzeczy w sklepie z mapami. Dobra, i znowu ona? Ta postać? Serio? Powiem szczerze, to musi być ktoś naprawdę ważny, skoro spotkaliśmy tą postać raz, teraz kolejny. Ale z drugiej strony to też prawdopodobnie ktoś, go nie spotkamy za szybko, tak wiecie, że będziemy mogli z nim pogadać, czy cokolwiek tam będzie do zrobienia, skoro tak ucieka. Albo nie wiem, może właśnie jakikolwiek cel tej postaci jest. Może po prostu chce nas zaprowadzić gdzieś, w jakieś konkretne miejsce czy coś. Mniejsza. Może nie powinien się aż tak skupiać na byle napotkanym czymś. Dobra. Mniejsza z tym, bijmy po prostu wrogów, zwiedzajmy. I według map jest tutaj coś ciekawego. No to dobra, zanim będę sprawdzał mapę, może powinienem ich trochę poczyścić. Mapa. O przejście w dół nic nie wiadomo. Jest tam jeszcze jakieś przejście w tamtą stronę? Czyżby? A nie, jest, dobra. Nie, tam już byłem przed chwilą przecież. Dobra, sprawdźmy może w takim razie ścieżkę w dół, skoro nie ma za bardzo o niej informacji. To przy okazji, wiecie, uzupełnimy mapę, będzie fajnie.
Okej, czyli ławeczka. Fajnie. Fajnie, mamy ławeczkę. Tylko... Co mi po ławce, skoro... W sumie... dobra, w sumie nawet nie wiem, co chciałem powiedzieć przez to wszystko. Prawdopodobnie... Co? To... Jest. Wiecie, co, cokolwiek to miałoby być, to widać, że to jest... Może nie tyle co groźne, co wkurzające. To na pewno. Bo w sumie... Trzeba mieć naprawdę dobry refleks, żeby to odbić odpowiednio, żeby uczestniczyć tam tą... Chyba roślinę? Czy co, cokolwiek naprawdę tam jest? Samemu nie dostać przy tym. Ale oczywiście. Problemy z reakcją mojego pada. Jak zwykle... Gwarantują po prostu, że no, że nie trafię. Ale dobra, mniejsza z tym. No i kolejne przejście, do którego... No nie da rady, nie dotrę. Okej, okay, jakiś... Ciężko powiedzieć... Jakiś żuczek czy coś, który chodzi po tym wszystkim. A, i można się od niego odbijać. Dobra. Już chyba wiemy, jak tam mam się dostać. Gdziekolwiek to prowadzi. Okej. Fog Canyon. Czyli kanion mgieł. Okej. Fajne. 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 Ale powiem wam szczerze, nie. Póki co lepiej naprawdę moim zdaniem tam nie włazić jeszcze. Co? Ja żem zrobił. Nie, ale wracając. Wiecie, fajnie, nowa lokacja, można iść, zwiedzać i w ogóle, ale... Jeszcze tej nawet nie zwiedziłem w pełni tego, co na podstawowej mapie było widoczne. Więc... No, czy wy to widzicie? On po prostu skakać nie chce. Więc ta, fajnie wiedzieć, że tu jest coś takiego, ale... Obecny moment może właśnie lepiej skupić się na czymś innym. Strasznie tu ciemno. No cóż. Niestety. Idziemy naprzód. W ciemności. Aha. Dobra. Dobra, padło, padło. I w kolce oczywiście, bo jakby inaczej. Musiałem po prostu stracić jeszcze jedno życie. Kolejny jakiś... Dobra, wiecie co, tam to był w miarę ciemno, ale dało się coś ogarnąć. Tutaj definitywnie nie, nie. Jeszcze raz, nie. Chociaż dobra, tutaj w sumie nie jest aż tak ciemno, chyba. Zresztą dobra, mniejsza o to wszystko. Skupmy się na tym. Może tam, gdzie było tam wcześniej to miejsce całe. Nie jestem w stanie wejść, po prostu... Owszem, mogę tam chodzić i w ogóle, ale... Po prostu, wiecie, no, jestem za ciemny, żeby móc sensownie to wszystko zwiedzać. Więc pozwólcie, że akurat tym razem sobie odpuszczę zwiedzanie. I nie wiem, przyjdę tam kiedyś, jakbym miał cokolwiek, co może pozwoli jakoś oświetlić, albo nie wiem, znajdę jakiś atak, który powoduje, że błyszczę, czy cokolwiek. No, wiecie, o co chodzi. Chociaż pewnie prędzej to będzie coś na zasadzie, jak to było, nie wiem. W sumie w przypadku... Dziwne, może być trochę analogia, ale w przypadku grzesznicy w Dark Soulsach, że w sumie trzeba coś znaleźć w jakimś miejscu, potem rozpalić światło i nagle tam też będzie jasno. Więc no. Dobra. Gdzie teraz? W sumie tylko przed siebie możemy. Dobra. Okej, okay, kolejny pokonany. Bogactwo coraz większe.
Powiem wam szczerze, że chyba nawet naprawdę nie będę wiedział, na co mam to wszystko wydać, bo w sumie... No niby fajna sprawa, dużo tego, ale... No powiedzcie, co ja mam zrobić, jak nam zostało, nie wiem, kilka przepinek do kupienia? Nawet nie pamiętam, ile kosztowały, ale... No jestem w stanie powiedzieć, że prawdopodobnie to nie jest... aż taka suma, jaką mam teraz, ale nawet jeśli to... Jeszcze zanim skończę tę lokację, to pewnie ona się może nawet podwoić, coś. Okej. To było dosyć... powiedzmy instynktownie rozegrane, ale... I tak jestem dumny z siebie, że udało mi się taki rezultat uzyskać. I w sumie z tym wszystkim wygrać. Dobra. Tu jestem maluch. Maluch, więc tak. Okej. Aha. Dobra. Widać, że strzał z duszy ubija go tylko, jeśli najpierw się rozwaliliście. Warto to wiedzieć. Okej. I dobra, już wiadomo przynajmniej, że strzał z duszy jest mocniejszy niż... Dobra, czyli strzał z duszy jest minimum tak mocny, jak trzy uderzenia moim mieczykiem. Okej, dobra, to postać znowu sobie uciekła. Super. Naprawdę, coraz bardziej mi to wygląda, jakbym po prostu miał ją gonić. Czy coś. Dobra, mniejsza z tym. Zaraz tam oczywiście pójdziemy, ale najpierw... czy to miejsce istnieje? Nie, nie było zapisane na mapie. Jak nie było zapisane na mapie, to tym bardziej chcę zobaczyć, co my tu mamy. Ała. I przy okazji mam potwierdzenie podwójne. Tak, jego... gazy... pomarańczowe są groźne i dwa, tak, te kolce są prawdziwe. Okej, jakaś znajdźka tam jest. Ale wiecie co, jestem pewien, że ja tutaj nie zrobię tego czegoś, byk. Tutaj przejść, okej. Tutaj właśnie ze skokiem, okej, może się dobrze go wyłapię, to da radę, ale dalej tam były takie długie linie kolców i innych rzeczy, że nie. Może jeśli ma się super refleks z tym odbijaniem na mieczu, to coś by z tego było, ale ja nie czuję się jeszcze na siłach wystarczająco dużo, żeby to robić, więc co. Kolejne miejsce na później. Dobra. Co my tu tak poza tym mamy? Ciągle zły przycisk, no jasne. Z tego co widzę, to za dużo tutaj nie ma. Oczywiście są są wrogowie inne takie, ale... To można powiedzieć o każdym miejscu. Okej, okay, dobra, jestem blisko... Naprawdę blisko śmierci, to niebezpiecznie blisko. Raz, dwa... Smróz, dobra, raz. I będzie wybuchał, tak? Skoro te jego smrody zwykłe są groźne, to obstawiam, że te też są, więc nawet nie chcę sprawdzać. I dobra, co my tu jeszcze mamy innego takiego? W sumie chyba nic już takiego poza tym naprawdę, no za dużo tego takiego, już wam wiem. Wybaczcie, ale no jakoś taki dzień dzisiaj wyjątkowo. Ale właśnie, niczego szczególnego tutaj nie widzę, poza kolejnym przejściem. Ale nie wiem, gdzie to do końca prowadzi. Okej, jakiś budynek. Bardzo podobny w stylu do tego, co było tam na tych rozdrożach. No ale wracając. Dobra, zgubiłem wątek. Naprawdę dzisiaj jestem skażony i tak dalej. Okej, no serio. On mnie zranił. Ze wszystkich możliwych istot akurat on. Okej, dobra. Nie było tematu, wszystko mi dzisiaj będzie ranić. Już to widzę. Dobra. Ładne miejsce swoją drogą. Tylko zastanawiam się, czemu ono jest tak tutaj na środku. Dobra. Mniejsza z tym.
Na mapie mam gdzieś tutaj w pobliżu ławeczkę, więc... Tak. Powiedzcie, jaki zaraz będzie mój cel. Po prostu egzystencyjny. Znaleźć ławeczkę. Żeby wszystkie te tereny, które podkrywałem, były zapisane na mapie. Dobra, jest ławeczka. Tylko niestety płatna. Więc... Zobaczmy tą sekcję z mapą. Okej, pozwiedzam trochę różnych miejsc, z tego co widzę. No i odblokowałem ławeczkę, co jest chyba największym plusem tego wszystkiego. To dobra, teraz skoro mam ławeczkę... To mogę chyba iść na spokojniej. Zwiedzę te wszystkie miejsca i... W ogóle... Dobra, to nie jest mój dzień, no, Hollow Knighta. Zdecydowanie nie jest. Skoro tego brywam w głupie sposoby. Ale dobra, zapłaciłem 50 za ławeczkę, a i tak mam dalej więcej niż poprzednio. 500 monet. Jestem bogactwo, po prostu... Nie będę was okłamywał, nie wiem co miałbym zrobić z taką ilością. Póki co przynajmniej tego wszystkiego. I niebezpiecznie dużo kolców tu się pojawia. To powiem szczerze, nie wiem czy mnie cieszy. Ale no, powiedzmy, że... Dobra. Powiem szczerze, nie wiem do czego to miejsce ma służyć i... Uznajmy, że po prostu... I odpuszczę całkowicie. Z mchu i liści nasze życie jest pobierane. Aha. Kiedy rośnie na tych ścieżkach i... We should never wilt, nie jestem pewien co to oznacza. Powinniśmy narzekać czy coś, może, nie wiem. Zobaczcie, ale naprawdę no... Jak ogólnie w English potrafię w miarę dobrze w moim odczuciu. Tak zazwyczaj podczas nagrań czy coś, to moje umienie w słowa, że tak powiem, nie po polskiemu, jest strasznie ograniczone, więc no... Nie wiem nawet dlaczego, ale tak. Mniejsza z tym, bierzmy kolejne pieniądze i... Oczywiście. Oczywiście, że tędy nie przejdziemy. Bo jakby inaczej. Dobra. W takim wypadku został już tylko jeden kierunek, w który możemy się udać zgodnie z mapą. Do góry. Dobra. Zaraz może zobaczymy, co kryje to miejsce w sobie. Ale zanim to, to tak... Muszę się naumieć w skakanie synchroniczne. Inne takie głupoty. I albo naprawić pada, albo wymienić pada. To, co tutaj się dzieje, to jest naprawdę wkurzające. Chociaż, co ciekawe, tylko w Hollow Knightie mam takie problemy. Grając w Oriego czy cokolwiek innego, to naprawdę nie mógłbym narzekać na to, jak to działa. Ale tutaj w Hollow Knightie, no... Albo trzeba naprawdę mieć dobrą synchronizację, żeby to załapało, albo zaczął się psuć trochę pad. Chociaż obstawiam bardziej to, jak to się nazywa, to pierwsze, bo w sumie mówię. Dark Soulsy, Hollow Knight, Divinity, inne gry, które gram na padzie, czy jakie Hollow Knight Ori. Żadna z tych gier, które grałem na padzie zazwyczaj, czy dalej gram sobie na padzie, nie robiła problemów, tylko właśnie ten jeden Hollow Knight ma takie czasami momenty. No tak, oczywiście zlamiłem. Ale no, nie ma co się tym przejmować, po prostu róbmy co tam trzeba i tyle w sumie. Dobra. Więc tak, bij, zabij. I dobrze, co? To przejście mamy zbadane? Tak, byliśmy tam, więc dobra. W takim wypadku chyba nie potrzeba tam już wracać z żadnego powodu, więc tak, okej. Czyli przejście wyżej. I miejmy nadzieję, że cokolwiek to prowadzi, nie doprowadzi to do mojej zguby. Chociaż prawdopodobnie doprowadzi, bo w sumie
No nie oszukujmy się, lokacja jest duża. I nie może być cała taka, taka prosta, jak to teraz tutaj. Mogą być jakieś cięższe momenty. Nie. Powiem szczerze, nie. Jak widzę ten taki hełm zakopany w stracie liści, to czuję, że lepiej nie. Większy umysł kiedyś śnił o liściach i przerzucił je do tej jaskini. Aha. W każdym krzewie i w każdej pnączu umysł przedstawia się nam. Jeszcze typu ok. A tutaj mamy to, więc obstawiam. Bingo. Wiecie co, to tym bardziej przekonuje mnie, że moje podejrzenia są prawidłowe. Lada moment zaczynamy walkę z bossem. Pewnie nic tam. A skoro tam był ten boss cały, niezbyt dobrze nawet ukryty, to ja pójdę w tę stronę. I tak. Aha. Super. Po prostu super. Czyli tutaj nic nie zrobię. Mam za krótki skok. Czyli co? Tędy coś? Nie, tutaj przecież przed chwilą byłem. Niestety chyba to sygnalizuje, że muszę iść. Wiecie, którędy. Przez tego bossa. No, wiedziałem. Chociaż wiecie, co jest dosyć niepokojące? Nawet nie został. Nie znam tego nazwy, więc obawiam się, że nawet jeśli, że może on być jakimś przedsmakiem przed bossem, jednak. No, ale definitywnie to był przedsmak, patrząc na to, że tak łatwo było go pokonać. Nie wiem, czy mnie to cieszy, czy mnie to bardziej niepokoi. Znaczy, raczej niepokoi, bo straciłem na nim wszystkie moje te bonusowe życie. Więc te. Cokolwiek będzie tutaj bossem, raczej mnie zabije. Iwan też było takie łatwe do pokonania jak podróba. Dobra. I znowu zmieniamy klimat. Ciekawe. No wracam do bardziej takich normalnych, kamiennych, skalnych skał. Super. I znowu wyżej nie jestem w stanie wejść. Trochę to smutne, że tak pełno limitacji narzucili tutaj na mnie, że prawie nic nie mogę zrobić takiego. Ale cóż. W końcu Hollow Knight też jest grą z elementami właśnie takiego postępu liniowego, wiecie. Jak to było na początku chyba w Metroidzie, dlatego też jest określenie Metroidvania. Chociaż się aż tak na tym nie znam, żeby móc mówić to z pewnością przed coś. Ale wracając te. Więc po prostu jestem świadom, że nie wszędzie, nie wszystko jestem w stanie zrobić teraz. Bo tutaj, podobnie jak w Orim, większość rzeczy jest na bazie moich umiejętności determinowana. Czyli tego, co poznałem. Ale i tak, trochę to takie smutne, że co drugie miejsce, do którego chciałbym pójść, jest w zasadzie, no teraz nie pójdziesz. Gdyby to było jeszcze, powiedzmy, nie aż takie częste, to może bym nie narzekał. Okej. Tutaj coś jest. No ale nie ma szans, żebym tam się dostał teraz. Skoro ten sufit jest tak nisko. Więc no, po raz kolejny muszę odpuścić. Zamiast tego skupmy się na zbieraniu kamyczków, które i tak prawdopodobnie utracimy po przegranej z bossem tego miejsca. I dobra. Wszystko, co mogą tu zrobić, no powiedzmy, chyba już zrobione, więc chcę. Pora powrócić. Miejmy nadzieję, że coś tutaj jeszcze na lewo znajdziemy. Dobra. Mhm.
Okej. Chyba mamy kolejnego NPC-a. Który wzywa... Przy okazji też jest chyba coś na kształt bossa, który też właśnie wyzywa ciągle sobie swoich pomagierów. Dobra, na spokojnie. Ja tu padnę. Padłem. I teraz tak, gdzie my w ogóle jesteśmy? Okej, okay, czyli trzeba iść tak. Cokolwiek to było. To było groźne. Więc no. Pierwszy zgon. I teraz tylko kwestia tego, co zgon powodują, bo z tego co widzę, zabierają mi wszystkie. Te, jak to się nazywa? Pieniądze. I też coś się stało z tym moim pojemnikiem. W sumie z tą moją twarzą, w której ktoś napełniała duszą. Jest jakby pęknięta. Czyli rozumiem, że to, że po śmierci po prostu tracę część możliwości przechowywania duszy. Mhm. Wiecie, no zrozumiałe, że muszą być jakieś kary za śmierć, tylko z drugiej strony... Okej, to już jest teraz naprawdę dziwne, że po prostu ten, jak to się nazywa, krzyżak ciągle skręca w lewo. Muszę chyba stosować gałkę zamiast niego, chociaż wygodnie się krzyżakiem chodziło moim zdaniem. Ale dobra, wrócimy teraz do konkretów. Musimy też, wiecie, skoro jest taka kara, to też musi być sposób, jak to przywrócić. Więc no. Dobra. Dwa dodatkowego życia, jest super. Cieszmy się. Okej. Okay. Czyli to już mi potwierdziło, tym bardziej, że nawet on nie był minibossem, tylko to jakiś zwykły przeciwnik. I dobra. Mam teraz o jeden więcej życia niż poprzednio na tamto coś. To teraz tak. Trzeba naładować duszę, ile wlezie. I spróbować się zemścić za tamtym czymś. Ale w ogóle powiem wam szczerze, fajnie, że na mapce są zaznaczone miejsca, w których się ostatnio padło. Definitywnie pomaga to w odnalezieniu się. Słyszycie to? Okej. Aha! Czyli jeśli to coś... Czyli ja muszę pokonać jakby swoje poprzednie wcielenie. Jak je pokonam... To w tym momencie... Odzyskuję wszystko, co żebym utracił, dobra. Wiecie co, nie. Ja chyba podejdę do tego na spokojnie. Postaram się unikać. Rozwalać te małe komary. A w tą dużą po prostu... Nie wierzę. Oh, w tą dużą chciałem tylko z duszy. O, już coś parę minut, wiecie co. Ja może tam wrócę na szybko, jeszcze poczekam chwilę odcinek, ale wrócę tam, żeby nie zajmować wam czasu ponownie tą drogą. I spróbujmy jeszcze raz. Dobra. Podejście numer 3. Miejmy nadzieję, że będzie to już ostatnie. Bo szczerze... A, dobra. Jak ona jest tam wyżej, to nie sięgnę jej. Bo mam nic, zaczyna męczyć, nie ukrywam. A nie, dobra, jestem w stanie ją zaatakować bez trzymania obrażeń, tylko muszę ostrożnie dużo do tego podchodzić. Dobra, fajne. Dobra. Może to wygramy, jednak w takim wypadku. Dobra. Aha!
Dobra. To jest 3 razy sztuka, wielka zemsta. Rozpadło się. Dało dużo kasy. Patrzcie, ile tego mamy, no... 833, no przecież to jest olbrzymia ilość. Patrzcie, on jest strasznie podobny do nas, tak w sumie. Co ty sobie... jak myślisz, co ty tutaj robisz? Naprawdę... ośmielasz się przyjść pomiędzy mnie a moją zdobycz? Okej. Mhm. Czy to jest twój nawyk, żeby po prostu kręcić wokół, wchodzić w drogę i przeszkadzać? Wiedz o tym. Jestem Zołt potężny. Rycerz wielkiej renomy. Spotkaj, skrzyżuj drogi ze mną jeszcze raz. A odkryjesz, dlaczego nazwałem moją broń. Zakończaczem żyć, coś takiego. Okej, czyli jest rycerzem. Dobra. To może trochę daje też informację o tym, kim nasza postać tak po części jest. Może my też jakimś rycerzem jesteśmy, czy coś, nie wiem. Czemu nadal mi zawracasz głowę? Jestem rycerzem. Nie jestem zainteresowany twoimi dziecięcymi grami. Są zabawami. Muszę odpocząć. Odejdź. Chyba, że chcesz, bym dobył mojego gwoździa. Przem pazubra, paznokcia. Wiecie, o co chodzi? Ale dobra, mniejsze. Okej. I po tym miejscu jest spadek z powrotem. No dobra. A wiem, akurat jak się tego pozbyć łatwo, więc już nie problem. Za żadna niespodzianka. Łatwo ich pokonywać w ogóle. Zielone dzieci wyszły ze snu na tę ziemię. Teraz tu powinniśmy czekać cierpliwie na wyzwanie do powrotu. Okej, czyli jakieś takie fragmenty lore. Aha. Dobra. Nie wiem, czy to jest rozsądne robić to, co ja tutaj robię. Ale dobra. Nie jest rozsądne na pewno. Ale dobra, pokonaliśmy go, jeszcze więcej kasy. I mamy kolejną tą uwolnioną, więc jej, jest jakiś sukces. W tym całym wielkim zla... Nie! Niu. Kolejny? Nie! 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 Oj, powiem szczerze, nie. Nie, nie, jeszcze raz nie. Więcej ich! Czy oni szaleli? Nie, ja tu nie chcę, nie. Okej, ciebie przyjmij to z przyjemnością. Bo ty nie groźny przynajmniej. Dobra, teraz trochę się uleczyć, chociaż ten jeden punkt. I bij, zabij, tak, super, kilka kamyczków. Udało się. Okej, czyli tam jest przejście dalej. Okej, wiecie co? Chyba właśnie odnalazłem najlepszą rzecz, jaka mogłaby mnie przytrafić się. Ławeczka. Kolejna ławeczka, naprawdę. I... za 140 kolejny fast travel. Więc jej. Super. Dzyń, dzyń. I przybiegaj, mój drogi kumplu. Więc cześć. To miejsce strasznie się zmieniło, kiedy je ostatnio widziałem. Ta zieleń tak się rozrosła, że nawet stacja niedługo chyba będzie przez nią pochłonięta. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Mam ławeczkę, mam nowe miejsca. Wiecie co? Tutaj chyba byliśmy, według tego co pokazuje mapa. Więc... pozwólcie, że w ogóle zobaczę, co to za miejsce, tak... definitywnie. A. Bo nie ukrywam. Niech tak patrzę tu teraz, co nie kojarzę tego miejsca bezpośrednio. Ja wiem, może za chwilę znajdę coś, co mi powie,
Nie no. Wiecie co, coraz bardziej to wygląda, jakbym tutaj nie był jednak. Bo tylko, że gra mówi, że tu byłem. No cóż. Może za chwilę się wyjaśnię te wszystkie dziwactwa, czemu gra twierdzi, że tu byłem, kiedy mnie tu nie było. Ale póki co, no... Zmuszony będę po prostu... Aha, okej, dobra, już ogarniam. Czyli to było tutaj. Ta wajcha, która nie pozwoliła mi przejść. Okej, dobra. Czyli wszystko już jasne. W takim wypadku... Kolejne miejsce zwiedzone. Zostało już tylko jedno, według tej mapy. Tak, jakieś z trzema kamyczkami. Cokolwiek to jest, tak naprawdę. Zobaczymy to i na tym prawdopodobnie, jak już to zwiedzimy miejsca, zakończy dzisiejszy odcinek, bo w sumie mamy już prawie godzinę. Ja trochę się zagalopowałem. No ale niestety, bywają też takie momenty. I w sumie też nie czuję się z tym źle, wiecie, że tak się zagalopowałem, bo to nie jest jak to było kiedyś, że tam powiedzmy co drugi dzień jakiś odcinek i nagle taki wlatuje godzinny. To jest raz w tygodniu, więc... Może naprawdę nie być aż tak źle, jeśli ten odcinek właśnie wyjątkowo będzie godzinny. A wiecie, to jest kwestia tego, że po prostu bardzo dobrze mi się gra w Hollow Knight'a i... No. Aż żal było przerywać to wszystko. Więc tak, udało się, jesteśmy tu. Pora zobaczyć, co się kryje w tym miejscu całym. Poza taką ciekawą atmosferą tajemniczą. Okej, dobra, więc znowu ta postać i... W sensie jakby resztki kogoś podobnego do nas. Nie podchodź bliżej, duchu. Widziałem cię. Pełznącego przez... podrosty, czy jak coś tego tu może być. Śledzącego mnie. To stare królestwo. Okropna rzecz się przebudziła. Czuję to w powietrzu. Wiem, czym jesteś. Aha. Wiem, co będziesz próbował zrobić. Nie mogę na to pozwolić. Co? Aha, czyli to jest... boss! Okej, czyli to jest boss! O! Okej. Czy mam do czynienia z kolejnym bossem? W ogóle patrzcie jak fa... W ogóle... Słuchajcie się w muzyczkę. Nie, nie, nie. Ostrożnie. Okej. W sumie. Okej. Czyli... Czyli to jest kolejny boss. Chyba też... Jeśli dobrze wyczytałem imię... Chyba Hornet się nazywa. Ciekawe. Dobra. Zresztą chyba przydałoby się też trochę duszy nagromadzić, zanim będę... z nią walczył. Tak, Hornet. Dobra. Okej. No nie. Dobra. Okej, jest osłabiona, jest osłabiona. Można się podleczyć. Wiecie, ja to mówię, jest osłabiona, bo tak w sumie wygląda jakby trochę nosiła, jakby ta postać nosiła spódnicę czy coś. Ale pewnie nie jestem. Znaczy też kobiecy głos dosyć mocno, więc... Załóżmy, że to jest ona. I że się nie pomyliłem co do płci, bo będzie lama totalna pewnie od tych, którzy... Okej, dobra, jeszcze jeden. I można być zabić dalej. Masz. No bo była osłabiona, a ja tego nie wykorzystałem. O, o, czyżby...
Dobra, jest! Mamy to! Okej! Mamy to! Tylko niepokoi mi to, że uciekło. Żeby to znaczyło, że jeszcze będzie na nas polować? Się zobaczy. Ale póki co jakiś przedmiot i... Wzięto... pelerynę z... skrzydeł ćmy. Naciśnij RT, żeby szarżować, czym daszować. Okej. Czy będzie szukać... Czy będzie próbował zniszczyć pieczęcie? One nie mogą być odczynione. One muszą być odczynione. Pozwól nam spać, mały cieniu. Powróć do swojej ciemności. Pozwól nam na nasz pokój. Okej. Okej, dobra. Powiem szczerze, nie wiem co tu się stało, ale... dosyć tajemniczo. Dobra. Nie się z tym jednak. Okej. Dobra. Chyba już wiem, jak będziemy przechodzić przez te wszystkie małe szczeliny i tak dalej. Czyli w tym oto momencie się nauczyliśmy daszować. Ciekawe. Ej, gdzie w ogóle jesteśmy? O jakimś innym miejscu, wiecie co, to może być ryzykowne, bo mam jedno życia, ale chcę pójść dalej i zobaczyć, co się tutaj będzie działo. Wiecie, ciekawość te sprawy. Myślę, że to będzie jakiś kolejny boss, to takie, wiecie, duże, puste miejsca. Jezioro Unn. Okej. Obstawiam, że to może być NPC, skoro tak stoi nieruchomo i w ogóle, ale najpierw i tak wolę zajrzeć tu. O, proszę, stary znajomy! Quirrell. O, hello there. Tak, General Kenobi, w ogóle wiecie, ale dobra, misza. Wygląda na to, że oboje odeszliśmy daleko od ścieżki. Nie, normalnie ciężko mi uwierzyć, czy to jest stare, zakurzone... O, highways to coś, w zasadzie drogi, czy tam ulice, czy tam może nawet rozdroża, ciężko mi powiedzieć. Prowadzą do takiego... bujnego i... przyjemnego miejsca. Ten budynek sugeruje coś na kształt... worship to coś na zasadzie uwielbienia, czy tam wiary. Trudno mi określić. Ale wygląda się, że ich idol od dawna był, jest zapomniany. Ale dobrze, służy tylko miejsce na odpoczynek, coś dobra. Odpocznijmy w takim wypadku i gadajmy jeszcze trochę. Widziałem dziwnego kogoś tutaj. Wydawał się być trochę zabrany przez jezioro. Planowałem się przywitać. Ale stwierdziłem, że jednak najpierw zajmę się moim gwoździem na wypadek, gdyby nasze spotkanie poszło źle. Twoja broń wygląda na porządną, ale widać, że trochę jest użytą. Nie wydaje mi się, żeby udało mi się zanieść daleko. Tutaj w dole, tak właściwie. Aha. Podejrzewam, że spotkasz zagrożenia, których świat na powierzchni nie jest w stanie dorównać. Dobra, tutaj ogólnie gada o różnych takich rzeczach, że fajnie byłoby tutaj zwiedzać, chodzić i w ogóle, dobra. I też przy okazji zobaczmy, czy to jest MPET. Dobra, jestem bardzo blisko i nie ma opcji gadania, więc to nie jest MPET. W takim też wypadku... No, już wolę do niego nie podchodzić, bo to jest kolejny wróg i wiecie co? W sumie tak idę dalej, ale mamy dosłownie bez paru sekund godzinę. Więc w tym miejscu raczej zakończę nasze dzisiejsze spotkanie. Udało nam się zrobić bardzo dużo. Poznaliśmy dwie nowe lokacje, jedną nawet już mamy, można powiedzieć, za sobą, bo pokonaliśmy bossa, tym samym mamy umiejętność daszowania, jak widać, nawet w powietrzu. Co też już wcześniej sprawdziłem. A w ogóle patrzcie, jakiś zielony smród za sobą zostawiamy wtedy. Ciekawe.
Ale mniejsza z tym, więc no. Udało się zrobić dużo, już mamy godzinę na liczniku, już się zagadałem. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. No i oczywiście zobaczymy się w następnym tygodniu z kolejnym odcinkiem Hollow Knighta. Powiem wam szczerze, bardzo się cieszę, że udało mi się w końcu zmotywować się, żeby zagrać w gierkę, nagrać ją w ogóle. Ale dobra, na obecny moment to tyle, więc po prostu do zobaczenia. No i trzymajcie się. Hej, hej.